Jesień to czas spadających liści, które czasami spadają w tak nieprawdopodobny sposób, że lądują na klubowych parkingach, dodatków wprost na twarzach piłkarzy. To też czas, kiedy zaczynają grzać i to nie tylko kaloryfery, ale również krzesła trenerskie. No i w tym roku nie jest inaczej, ale wszystko wskazuje na to, że ta jesień zostanie zapamiętana jako jesień dialogów. Okazuje się, że tak zwane rozmowy wychowawcze wracają do mody niczym fotele bujane z PRL-u. Na przykład kibice Podbeskidzia Bielsko-Biała po przegranym 0-3 meczu w Tychach mieli sporo do powiedzenia swoim piłkarzom i trenerowi Grzegorzowi Mokremu. Słuchaj, albo szukacie dzisiaj koszulki, albo my szukamy z was na Wiśle. Nie zasługujecie na te barwy, kurwa. Radek, gdzie jest kapitan? Chyba wszyscy dają z siebie wszystko, kurwa. Chuja z siebie dajecie, kurwa. Chuja z siebie dajecie, na którym jesteście miejscu tabeli. Wydajcie z siebie wszystko, kurwa. No, chcielibyśmy, kurwa, być wyżej, panowie, no zrozumcie nas, kurwa. No co my tu chodzimy? Ale kurwa, ja was mam zrozumieć, jak wy macie, kurwa, kolejny mecz w Lidze. Sorry, że zasługa, ale macie kolejny mecz. Zasługujemy na to, zasługujemy na to. Oczywiście takie sytuacje zawsze wzbudzają kontrowersje, żeby nie powiedzieć oburzenie. Ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że następny mecz Podbeskidzie wygrało. I to nie z byle kim, bo wygrało z Wisłą Kraków. Być może dlatego, że Wisła bardzo szybko dostała czerwoną kartkę, co trochę ustawiło mecz, a być może dlatego, że ta nieszczęsna rozmowa pod płotem w Tychach odniosła skutek. A może trochę tego i trochę tego. W każdym razie wygrali z nie byle kim, bo z Wisłą Kraków. Gdyby przegrali 3 następne mecze, to pewnie nie byłoby tematu i już dawno byśmy o tej sytuacji nie pamiętali. Ale wygrali. I to w dodatku z drużyną, która nie przegrała w poprzednich 8 spotkaniach. No i nie ma się co dziwić, że za przykładem Podbeskidzia idą inne drużyny. Można powiedzieć, że tak jak kiedyś Manchester City podłapał w Poznaniu doping Lecha i potem robili Dudę Poznań, to tak samo teraz na przykład Znicz Pruszków postanowił Dudę Podbeskidzie i po tym, jak ich zespół ośmielił się zremisować 1-1 z Miedzią Legnica, odbyli podobną rozmowę ze swoimi piłkarzami pod płotem. Hej, panowie, panowie, hej, panowie, hej, panowie, 9 lat tu grał 3 razy na mecz, niszczył i ty, kurwa, dziękujesz? Panowie, wy wiecie, z kim się graliśmy? Ten zespół będzie za chwilę gramy w Sekarze. Co mieli w głowie kibice Znicza Pruszków, że po tym, jak ich drużyna będąca właściwie w jakiejś dramatycznej walce o utrzymanie w pierwszej lidze, po tym jak zremisowała z drużyną, która jest na 4. miejscu w tabeli, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że awansuje do ekstraklasy, albo przynajmniej będzie w tym boju o awans do końca się liczyła. Ano mieli nic innego jak marzenia. Oni oczami wyobraźni widzieli już, jak za 2 lata z tego hotelu za bramką będzie można oglądać piłkarską Ligę Mistrzów. Oni już widzieli Krystiana Pomorskiego pakującego tam zza pola karnego między widły Emersonowi. Albo jak Miłosz Mleczko swoimi fantastycznymi interwencjami zatrzymuje Harry'ego Kane'a i Jamala Musiale. Oni byli przekonani, że są na prostej drodze, żeby nie powiedzieć autostradzie do tego, że za te 2 lata Moskwik będzie w gronie kandydatów do złotej piłki. Ja wiem, jesteśmy bliżej tych problemów, ale panowie nie za takie zaangażowanie, nie za taką walkę, że my się czujemy. Panowie, my się nie chcemy. Pierwsza połowa zajebiście, a później to robić. Ale ty nie jesteś wygrany. Jakie są To jest trochę jak w tym kawale, kiedy Bulldog był przekonany, że wygra wyścig hartów, tylko trzeba go tam wystawić w tym wyścigu, a potem jak zajął ostatnie miejsce, to popatrzył na tego swojego pana, i który go spytał, no ale no i co poszło nie tak? Kurde, nie wiem. I powiem wam szczerze, że ja nie mam serca powiedzieć teraz kibicom Znicza Pruszków, że to, gdzie ich klub jest w tym momencie, to nawet nie jest sufit ich możliwości. Oni ten sufit już dawno przebili głową i są jakieś piętro wyżej, niż powinni w tej chwili być. Ja nie mam serca. To jest tak, jakby 5-latkowi powiedzieć, że Mikołaj nie istnieje. I próbował to zrobić trener Misiura przez chwilę, ale on chyba też zrozumiał, że kurczę, wali głową w mur, wali grochem w ścianę i po prostu dał sobie spokój. Pamiętacie, jak w szkole zabierali nas na wycieczki? Każdy był przynajmniej raz na wycieczce. No fajnie, bo nie trzeba było iść na lekcje i z perspektywy czasu uwielbialiśmy wycieczki. Ale te wycieczki robi się po to, żeby nas czegoś nauczyć, żeby nam coś pokazać. Najczęściej, żeby to był jakiś pozytywny wzorzec, żebyśmy czegoś doświadczyli. I wydaje mi się, że taka wycieczka przydałaby się kibicom Znicza Pruszków. Na przykład mogliby się udać do Krakowa, bo tam Krakowia też ostatnio miała rozmowę pod płotem, ale ta rozmowa już wyglądała trochę inaczej niż na przykład w przypadku Podbeskidzie.
ta rozmowa wcale nie odbyła się po zremisowanym meczu z drużyną z top 3 czy top 4 ligi, tylko ta rozmowa miała miejsce po meczu, który Cracovia przegrała u siebie 1-5 z Pogonią Szczecin. Jak nie do Krakowa, no to może do Chorzowa. Mają tam taki kameralny, nie rzucający się w oczy stadion przy ulicy Katowickiej i tam na tym stadionie gra Ruch Chorzów. Ruch Chorzów nie wygrał 11 ostatnich meczów, wliczając w to porażkę w Pucharze Polski z trzecioligowymi rezerwami Legii Warszawa. A mimo to na ostatnim meczu Ruchu Chorzów było 30 tysięcy kibiców, którzy głośnym dopingiem cały czas wspierali swoją drużynę, a na koniec, gdy zespół Ruchu podszedł do kibiców po meczu, no to usłyszeli: dziękujemy za walkę i ogólnie zostali nagrodzeni brawami. Idealne do komentowania. Światło zgasło. Ciężko to opisać słowami. No więc jak widzicie, ta jesień nam rozmowami przy płocie stoi i coś czuję, że to nie jest jeszcze koniec. Choćby patrząc na przykład na wyniki Legii Warszawa w ostatnich meczach Ekstraklasy, to tam poważna rozmowa chyba za niedługo się też szykuje, tak zwana wychowawcza. No ale pytanie, czy to ma sens? Czy to w ogóle coś daje? No bo z jednej strony można pokazać ten przykład Podbeskidzia, z drugiej strony, czy kibic nie powinien być z drużyną na dobre i na złe i po prostu ją wspierać, tak jak to zrobiła Cracovia czy Ruch Chorzów? Czy jednak ma prawo wymagać, kiedy widzi, że w klubie nie dzieje się dobrze, tak jak w Podbeskidziu i wydaje się kibicom, że piłkarze nie dają z siebie wszystkiego? Z tym pytaniem Was zostawiam. Daj znać w komentarzu, jaka jest Twoja opinia na ten temat, a może masz jakiś przykład ze swojego podwórka lokalnego, gdzie taka rozmowa się odbyła i opowiesz nam o tym w komentarzu, jakie były tego skutki, czy to coś dało, czy nie dało. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia.